Witam Państwa, Kamila Szuba-Salwiak. Zapraszam na informacje prosto z kurortu. Jan Tarustka świętował 75-lecie swojej działalności. Klub piłkarski jest nierozerwalnie związany z miastem i jego mieszkańcami. Przez lata doczekał się wielu wychowanków, w tym reprezentantów kraju. Uroczystości jubileuszowe, jak przystało na klub piłkarski, miały charakter sportowy. Jan Tarustka przygotował rozgrywki i mecze. Zagrały m.in. gwiazdy Jantara, ale także Orły Jerzego Engela. Nie zabrakło też innych atrakcji. Osoby zasłużone dla klubu otrzymały pamiątkowe medale. Jeden z nich trafił do rąk burmistrza Jacka Maniszewskiego. Dziękuję Wam. Biorę to jako medal dla wszystkich Ustan, dla naszej wspólnoty, bo wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Bo Ustka jest silna siłą swoich mieszkańców. Dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj razem ze mną. Goście na urodzinach Jantara dopisali. Przyjechali byli zawodnicy i trenerzy. Jednym z najbardziej znanych wychowanków usteckiego klubu jest wielokrotny reprezentant kraju Tomasz Iwan. Stąd pochodzimy. Tu się wszystko zaczęło, przynajmniej dla mnie, pewnie dla Was także. Na boisku Jantara, nie na tym, jeszcze na naszym starym Wembley. Zawsze to pozostanie w pamięci. I myślę, że ja osobiście i pewnie koledzy również nigdy nie zapomnimy, skąd pochodzimy. Kibicem Jan Tarustka jest także Jerzy Engel, były selekcjoner kraju. Systematycznie odwiedza Ustkę i przygląda się grze młodych adeptów futbolu. Klub ma o tyle dobrze, że co roku ma dopływ świeżej krwi, młodych adeptów piłkarskich. Ja z wielką przyjemnością przyjeżdżam, oglądam tych najmłodszych, którzy są wielkimi nadziejami tworzenia nowej historii klubu. Oby stworzyli wspaniałą historię, taką jaką napisał Tomek Iwan, czy wielu innych piłkarzy wychodzących z tego klubu. Urodziny nie mogły się odbyć bez występów artystów, wspólnego śpiewania i tańców. Na scenie zaprezentowali się lokalni wykonawcy, a gwiazdą wieczoru był Rafał Brzozowski. Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Ustki i ze Słupska stanęli w sportowe szranki. Emocje na Spartakiadzie seniorów nie były wcale mniejsze niż na Igrzyskach Olimpijskich. To już tradycja, że seniorzy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku rywalizują ze sobą na obiektach Ośrodka Sportu i Rozwoju w Ustce. Nie inaczej było i w tym roku. Do boju stanęli słuchacze ze Słupska i Ustki. Myślę, że kolejne zmagania zbliżą oba uniwersytety, pozwolą nawiązać przyjaźnie, zintegrują nas i będziemy się dobrze bawili. Zabawa właśnie była głównym przesłaniem usteckich zmagań. Jak podkreślali wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni goście, nie o wyniki i miejsce na podium chodzi w tego typu zawodach. Wielki szacunek dla Państwa za to, że możecie, że chcecie. Osiągajcie jak najwięcej. Jan Kuruk pokazał, że można cały czas. Rozmawialiśmy przed chwileczką przez 15 minut o tym, że w różnym wieku różne wyniki można osiągać. Te wyniki tak naprawdę są mało ważne. Spotkaliśmy się nie po to, żeby wygrywać, tylko zaakcentować. Uczestniczymy w imprezie, która ma pozwolić nam poprawić kondycję, zdrowie. A przede wszystkim spotkać się na takiej imprezie jak dzisiaj. Mimo wszystko ducha sportowego i zacięcia w rywalizacji nie zabrakło. Seniorzy próbowali swoich sił w rzutach do kosza, celności, grze w kule, kręceniu hula hop i wielu innych konkurencjach. Wygranych i przegranych jednak nie było. Każdy uczestnik był na swój sposób zwycięzcą. Po przerwie spowodowanej pandemią do usteckiego ratusza wracają dyżury punktów rejestracji pojazdów Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnim czasie sprawy z tym związane ustczanie musieli załatwiać w Słupsku. To będzie duże ułatwienie, bo przed pandemią punkty zamiejscowe słupskich instytucji cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Ustki. Dlatego na ich prośbę w Urzędzie Miasta wznowione zostaną dyżury w punkcie rejestracji pojazdów w filii Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego. Punkt czynny będzie w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.30 do 14.00 w pokoju 106. Ale tutaj ważna zmiana. Wizyta w punkcie wymaga wcześniejszego umówienia się telefonicznego. Także zapraszamy Państwa, aby się na te wizyty umawiać. Na wizytę umówić się można pod numerem telefonu 59 81 54 304. Natomiast punkt informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w siedzibie Urzędu Miasta Ustka
będzie działał w każdą środę w godzinach od 9 do 13 w pokoju 119. Podczas wizyty w urzędzie nadal obowiązują zasady: zakrywanie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości minimum 1,5 metra oraz dezynfekcja rąk. To już ostatnia prosta, jeżeli chodzi o głosowanie w usteckim budżecie obywatelskim. Mieszkańcy wybierają spośród 6 projektów, które zgłosili ustczanie. Do podziału jest 500 000 zł. O pieniądze z puli usteckiego budżetu obywatelskiego ubiega się 6 projektów, po 3 w każdej z kategorii. W ramach projektów inwestycyjnych o wsparcie walczą takie pomysły mieszkańców jak szkoła na 2 kołach, czyli budowa wiatrowerowych przy szkołach podstawowych, budowa placu zabaw i wypoczynku w ramach projektu Odpocznij przy lesie oraz mural przy ulicy Krótkiej w pobliżu targowiska. Natomiast projekty społeczne to impreza hip-hop na fali, zajęcia pod nazwą Szkoła Usteckich Syren, czyli nauka pływania w monopłetwie oraz praktyczne warsztaty z graffiti. Swoje głosy można oddawać poprzez internet i portal budżetu obywatelskiego ustkawybiera.pl. Głosy można także oddawać tradycyjnie w punktach głosowania, czyli w Urzędzie Miasta w Ustce, w Bibliotece Miejskiej, w Szkole Podstawowej nr 1, a także w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Wiejskiej. Wszystkie działają od poniedziałku do piątku. A dodatkowo w sobotę pracuje punkt w bibliotece, a w Centrum Handlowym Marina i przy sklepie Biedronka na zachodzie stoją nasze koleżanki z kartami do głosowania, z urnami, z ulotkami, w których znajdziecie Państwo więcej informacji o tych projektach. I można w ten sposób także swój głos oddać. Serdecznie do tego zachęcamy. Głosować może każdy ustczanin, niezależnie od wieku. Jedna osoba może oddać w sumie 2 głosy po jednym w każdej kategorii zgłoszonych projektów. Głosowanie trwa tylko do 20 września. My również zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu oraz do oglądania kolejnego magazynu usteckiego za tydzień. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.